Cześć, witam wszystkich z tej strony Anika. Tym razem chciałabym Wam pokazać, jak zrobić proste zawieszki na choinkę. Jest to dokładnie mikołajek lub krasnalek. Wzór jest taki sam, po prostu trzeba sobie zamienić kolorki i z mikołajka można zrobić fajnego krasnalka. Zawieszki są świetne, ponieważ są mięciutkie, na pewno się nie rozbiją, nie rozlecą i bardzo odpowiednie właśnie dla małych dzieciaczków. No i przede wszystkim cieszą oko. Słuchajcie, projekt naprawdę jest bardzo prosty, także polecam zrobić sobie takie ozdóbki. Jest też troszeczkę czasu, dlatego ja postanowiłam nagrać trochę wcześniej, żeby mieć czas i porobić sobie różnego rodzaju, czy też krasnalki, czy mikołajki. Tak jak mówię, możecie zamieniać kolorystykę, stworzyć mikołajka bądź krasnalka, w zależności od tego, jaką chcecie mieć choineczkę. Słuchajcie, do zrobienia tych ozdóbek, tych zawieszek, tak naprawdę potrzeba niewiele. Tak jak widzicie, ja przygotowałam sobie po prostu włóczkę w kolorze cielistym, czerwonym i białym. Ja używam włóczek firmy Janard Jeans. Tutaj akurat kolor cielisty mam 05. Nie mam natomiast już etykietek do tych kolorków, natomiast jest to po prostu czerwień. Natomiast obramówkę czapeczki to jest po prostu Himalaya Delphin Baby, biały. No i oczywiście trzeba mieć ze sobą jakieś pomponiki na nosek, na czapeczkę i kawałek futerka na brody, na cokolwiek. Jeżeli nie macie, możecie również użyć zwłóczki bądź też z czesanki. To tak naprawdę wszystko jedno, dowolnie co użyjecie. Ja Wam tylko chciałam pokazać, jak w prosty sposób można sobie udekorować choineczkę. Więc zapraszam Was na tutorial. Na początku będziemy robić tutaj tą część główki, więc musimy przygotować sobie taką włóczkę, z jakiej zaplanowaliśmy mikołajka czy też krasnalka. Oczywiście jeszcze zapomniałam powiedzieć, że będą potrzebne nam bezpieczne oczka, ale to później Wam pokażę, jak będziemy wpinać. Więc tak, przygotujemy sobie włóczkę, ja będę robiła szydełkiem numer 3 i zaczniemy od pracy na magicznym kółku. Żeby zrobić magiczne kółko, kładziemy sobie włóczkę w ten sposób. Owijamy sobie wokół paluszka w ten sposób, bierzemy szydełko, wijamy pod spód, zbieramy tutaj tą włóczkę, o, w ten sposób już możemy sobie ładnie tutaj ułożyć i robimy pierwsze oczko. To tak naprawdę nie jest oczko, to jest taki początkowy łańcuszek. Następnie w tym kółeczku będziemy nabierać 10 półsłupków. Tego jeszcze nie liczymy, więc na razie zaczynamy od początku, czyli tak, bijamy szydełko pod spód, przeciągamy włóczkę w ten sposób i robimy dopiero, to jest nasze pierwsze półsłupek. Możemy sobie oczywiście już zaznaczyć, żeby nam się nic nie pogubiło, a tutaj akurat ważne sobie wpinać znaczniki, czyli mamy pierwszy i znowu szydełko pod włóczkę, pod tą włóczkę, przeciągamy i drugi. Robimy kolejny półsłupek, 2. W ten sposób musimy zrobić 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu już sobie możemy troszeczkę ściągnąć robótkę. Jeszcze muszę zrobić jedno oczko. I mam już 10. Teraz trzeba sobie zaciągnąć nasze kółeczko, żeby właśnie nie było tutaj żadnej dziurki. Już może być dosyć mocno zaciągnięte. Następnie połączymy sobie ostatni z pierwszym. Ten tutaj, który mieliśmy zaznaczony, półsłupeczek. Wbijemy się w całe oczko i przeciągniemy sobie w ten sposób. I dalej mamy 10, ponieważ tutaj połączyliśmy jak gdyby to pierwsze, tworząc tutaj 10. Czyli jeżeli macie 10 tutaj półsłupków, możemy zacząć dalej robótkę. Następnie będziemy, słuchajcie, w każdym takim oczku robić po 2 półsłupki, czyli z 10 musimy zrobić 20. I znowu, albo sobie zaznaczamy tutaj to pierwsze oczko, albo bierzemy po prostu zwykłą włóczkę. Ja zawsze przed moją robótką po prostu przekładam sobie kawałek włóczki, jest mi tak wygodniej, nie chce mi się ciągle przepinać tych znaczników. Czyli tak, zaczynamy od tutaj tego oczka i w każdym takim oczku będę robiła po 2 półsłupki. Czyli mamy tak. Raz i 2. I znowu. Raz i jeszcze raz
dwa. I znowu. Raz. I dwa. Przerobię 20. I mam już moje 20 półsłupków. Jestem w miejscu właśnie, gdzie miałam tutaj moją włóczkę, znacznik, gdzie mam już przestać. W tym momencie przerobimy następnie całe kółeczko bez żadnych zwiększeń. Czyli tak, tą włóczkę sobie przekładam dalej tutaj, żebym wiedziała, gdzie mam początek, gdzie koniec. I pracuję dalej, czyli po prostu bez żadnych zwiększeń całe okrążenie 20 oczek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja przejdę do 20 i zaraz pokażę, co dalej. Przerobiłam sobie już moje 20 oczek. Znowu jestem w miejscu, gdzie miałam mój znacznik. Słuchajcie, jak Wam jest wygodnie, możecie używać zwykłego znacznika, bo jest wtedy wiadomo prościej. Natomiast ja już się nauczyłam pracować tutaj właśnie na włóczce. Już wiem, gdzie po prostu ona się mi tutaj zaczyna, gdzie kończy. Jest mi tak wygodnie. Czyli robimy kolejne okrążenie. Ja znowu przekładam sobie włóczkę. W tym okrążeniu będziemy zwiększać jedno zwiększenie, jeden półsłupek. Jedno zwiększenie, jeden półsłupek. Czyli zaczynamy na przykład od zwiększenia. To wszystko jedno. Możemy zacząć od półsłupka lub od zwiększenia. Ale zacznijmy od zwiększenia. Czyli tak, w jednym oczku robimy dwa. W ten sposób. A w następnym jedno. I znowu. W następnym dwa. Raz. Dwa. I w kolejnym jedno. I znowu dwa, raz, dwa i jedno, raz, dwa i jedno i zrobię tak dookoła. I tu jestem jedno oczko przed moim znacznikiem, tu miałam dwa, czyli wszystko się zgadza, zostało mi jedno, bo zaczynałam od dwóch i kończę na jedno. I znowu kolejne okrążenie. To będzie jedno zwiększenie i dwa półsłupki. Czyli teraz zrobimy na odwrót, żeby nie było tyle tutaj zwiększeń. Najpierw zacznę od dwóch półsłupków, czyli raz i dwa w osobno. I dopiero w trzecim robię zwiększenie, czyli mamy raz i dwa. I znowu dwa półsłupki osobno, raz i dwa. I w trzecim zwiększenie. Raz i dwa. I znowu dwa półsłupki osobno. Raz, dwa. I w trzecim zwiększenie. W ten sposób. Oczywiście tak robimy znowu do momentu, kiedy będzie nasz znacznik. Raz, dwa. I po skończeniu tego rzędu powinniście mieć 40 oczek. Czyli ja przerobię cały tutaj rządek i pokażę Wam, co dalej. I zostało mi jeszcze tutaj ostatnie oczko, które tym razem jest podwójne, bo zaczynałam od pojedynczych dwóch, czyli się wszystko zgadza. I teraz liczba właśnie wszystkich moich oczek tutaj dookoła powinna być 40. Jeśli macie 40, to znaczy, że dobrze zrobione. Następnie będziemy znowu tutaj, przekładam sobie mój znacznik. Teraz będziemy, słuchajcie, robić bez zwiększeń dookoła cały czas 8 takich rzędów. Czyli ja tak naprawdę będę sobie liczyć, po prostu przerobię pierwszy tutaj ten rząd bez żadnych zwiększeń. Raz, dookoła, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I mam 40 przerobione, czyli cały rząd przerobiłam bez żadnego zwiększania, 40 półsłupków. I to jest mój pierwszy rząd, jak gdyby bez zwiększania. Takich rzędów w sumie ma być 8, czyli ja mam do wykonania jeszcze 7. Czyli przerobię jeszcze 7 takich rzędów bez zwiększania i pokażę Wam, co dalej. Czyli po prostu idziemy dalej, tutaj cały czas pracujemy dookoła. Nic się nie zmienia, czyli po prostu trzeba sobie pilnować ilość rzędów, ile macie przerobionych. Czyli mi zostało jeszcze takich 7 kółeczek i zaraz pokażę, co będziemy robić dalej. I przerobiłam sobie już wszystkie moje rzędy, czyli mam 8 takich pojedynczych rzędów bez zwiększania, bez zmniejszania i zatrzymuję się tutaj oczko przed moim znacznikiem, czyli
pierwsze takie oczko, które będziemy już robić część tą czapeczki. Będziemy zmieniać tutaj włóczkę. Czyli w tym momencie przygotowujemy sobie kolejny kolorek włóczki. Taki może być właśnie aksamitny, futerkowy, żeby wiadomo, czapeczka się odróżniała. I zaczepimy sobie już nową włóczkę. Czyli tak, w ostatnim oczku jeszcze wbijam szydełko i przekładam moją starą włóczkę, ale tu przeciągnę już w tym momencie nową. Tą aksamitą. Ja wiem, że będzie tutaj ciężko, bo ona jest grubsza, ale się uda. I teraz możemy sobie już odciąć starą włóczkę, tą, którą już przerobiliśmy. Ona już nam nie będzie potrzebna. Tak naprawdę jest to bardzo wydajne, bo zakupując taki jeden motek, można zrobić około 6 do 7 takich właśnie główaczek, chyba nawet więcej, więc naprawdę polecam sobie zrobić tę ozdóbkę, no bo wychodzi naprawdę bardzo tanio. Oczywiście tutaj sobie związujemy, żeby nam się nie przekręciło nic. W ten sposób możemy sobie jeszcze raz słupeczek, żeby nam się właśnie tutaj nie zrobiła żadna dziurka. Zawiązujemy sobie wszystkie niteczki. I teraz będziemy przerabiać dwa razy tą białą włóczką, dwa razy, dwa okrążenia, również bez żadnego zwiększania. Ja tutaj nie zmieniam szydełka, robię na trójeczce, ponieważ nie chcę, żeby ta główka mi się tak za bardzo rozeszła, więc przerabiam na trójce, pomimo że będzie ciężko i że tak naprawdę też nie będzie widać dokładnie tych oczek, więc albo sobie liczcie, albo sobie właśnie zaznaczajcie. Mam już tutaj dwa, czyli muszę zrobić dwa rzędy po 40. Przerobię tak dookoła i zaraz Wam pokażę. I tu mam jeszcze ostatnie oczko do przerobienia, 40. I to jest dopiero mój pierwszy rząd. Czyli jeszcze raz muszę to samo zrobić. Teraz już będzie gorzej, bo tych oczek nie widać, więc po prostu najlepiej sobie je liczyć, żebyśmy sobie nie pominęli żadnego. Czyli znowu, tu gdzieś właśnie będzie widać, czuć nawet oczko, jak będziemy się wbijać. To jest pierwsze. Jest tutaj taka przerwa, tylko po prostu musimy pamiętać, żeby się wbijać bardzo bliziutko. 3, 4, 5 i tak oczywiście znowu muszę dojść do 40 dotąd. I już przerobiłam sobie dwa rzędy i w tym ostatnim 40 oczku już będę przekładała tak samo jak tam przekładałam nowy kolorek włóczki, właśnie czapeczkę. Czyli przygotowujemy sobie w ten sposób na szydełku włóczkę i przeciągamy kolejny, czerwoną, w ten sposób. Oczywiście trzeba znowu powiązać. Ja zrobię pierwsze oczko, żeby mi było prościej tutaj naciągnąć. Pierwsze oczko, a tutaj trzeba ze sobą związać te dwie włóczki. Tak naprawdę bardzo szybko się robi tą zawieszkę. Jak zrobicie pierwszą, drugą, to już kolejna będzie naprawdę szybciutko szła. W ten sposób. Mamy powiązane. I na tym etapie zrobimy dookoła 40 takich oczek. Znowu bez zwiększania. I teraz znowu wyszukujemy tutaj tych oczek w tej bieli. Wiem, że może być ciężko, ale już po przerobieniu będzie łatwo się naprawdę robiło. Czyli robimy 40 oczek czerwonym kolorkiem czapeczkę. W ten sposób. Przerobiłam sobie już dookoła czerwoną włóczką czapeczkę. W tym momencie przyszedł też czas, żebyśmy już zamieścili bezpieczne oczka, ponieważ zaczniemy już coraz bardziej zmniejszać naszą główkę Mikołajka i zacznie się nam wszystko zawężać i później będzie nam ciężko przełożyć właśnie oczka. Czyli tak. Tu mam tył, ponieważ tutaj zawsze było takie łączenie. Przekładam sobie główkę z przodu i będę starała się wpiąć już właśnie oczko. Czyli tak, ja robię w ten sposób, że biorę sobie moje oczko, odliczam sobie dwa rzędy tutaj tego kolorku beżowego i tak pod drugim rzędem wpinam jedno oczko, już przymocowywując z tyłu drugie. Jeśli nie macie takich oczek, oczywiście możecie również wyhaftować. Naprawdę technika jest dowolna, w zależności co macie. I kolejne oczko robię tak samo, tylko robię odstęp takich raz, dwa, trzy, cztery, może być pięć, może być cztery, w zależności jak dużą robicie tutaj główkę. W ten sposób, w to samo miejsce i również wpinam sobie tutaj, żeby mi się oczko nie ruszyło. No i mamy już
oczka wpięte, a my zajmiemy się dalej czapeczką. Słuchajcie, w następnym etapie będziemy już zmniejszać tą czapeczkę. W tym momencie będziemy zmniejszać do 40, czyli przepraszam, do 30. 40 mamy, czyli do 30. Czyli będziemy robić tak, jak rozszerzaliśmy, odwrotność. Czyli w tym momencie ostatnim naszym rozszerzeniem było dwa oczka zwykłe i rozszerzenie. Więc teraz będziemy robić dwa oczka zwykłe i zmniejszenie. Czyli robimy po prostu. Zaczynam od zwykłych oczek, przerobię raz jeden półsłupek, drugi półsłupek. I w następnym zrobię już zmniejszenie. Zmniejszenie można robić tak naprawdę, jak Wam jest wygodniej. Są tutaj różne techniki, jaką wolicie. Można oczywiście przerabiać w ten sposób, że przez jedno i przez drugie i dopiero zmniejszać w ten sposób. Lub można też wyjmować tylko tą tutaj przednią niteczkę, na przykład w ten sposób, zahaczyć drugi i dopiero zahaczać w ten sposób. Ja zostawię tak, tak mi jest wygodniej, więc będę w ten sposób zmniejszała. Czyli znowu dwa oczka bez zmniejszenia, raz, dwa, i w kolejnym zahaczam o pierwszą pętelkę, z pierwszego jest do kolejnego oczka drugą pętelkę i dopiero przekładam włóczkę i robię oczko w ten sposób. I znowu raz, dwa bez zmniejszenia. I zmniejszające, czyli raz zahaczam szydełkiem, jeszcze raz zahaczam szydełkiem tutaj od dołu, przekładam dopiero włóczkę przez te dwa oczka i dopiero robię półsłupek w ten sposób. I znowu raz, dwa, znowu zmniejszenie w ten sposób. Raz, dwa. I zmniejszenie. Raz, dwa. I zmniejszenie. Ja dojdę tutaj do końca i powiem, co dalej. Ja już przerobiłam sobie wszystkie moje zmniejszenia i teraz słuchajcie, po tym rzędzie powinniśmy mieć 30 oczek i te 30 oczek przerabiamy bez zmniejszenia, czyli cały rząd 30 oczek w ten sposób. Idziemy dalej. Tutaj bardzo ważne jest właśnie pilnowanie sobie tych oczek, no bo później Wam wszystko wyjdzie nierówno i nie będzie to ładnie wyglądało, więc warto po prostu liczyć oczka i sprawdzać, czy dobrze gdzieś nie zgubiliśmy oczka, czy dobrze przerabiamy. Tutaj cały rządek jest bez niczego, czyli bez żadnego zmniejszenia. Trzeba przerobić po prostu dookoła półsłupeczkami. W ten sposób. Stara się też można tak bardziej ściśnić, żeby nie było takich większych dziurek, lub też można robić mniejszym szydełkiem. Ale jest to tylko ozdoba, więc wiadomo, nie musimy się aż tak przejmować tym wszystkim. Czyli ja tutaj przerabiam 30 i mam już przerobione 30. W następnym kółeczku będziemy znowu zmniejszać, tak żeby powstało nam 20 oczek. Czyli tym razem zmniejszamy co drugie oczko. Czyli tam były dwa pierwsze półsłupki bez zmniejszenia, trzeci zmniejszający, a tu jest jeden półsłupek zwykły i kolejny zmniejszający. Czyli robimy tak. Pierwszy robię zwykły i kolejne dwa przerabiam razem w ten sposób. Czyli to jest zmniejszający. I znowu jeden zwykły półsłupek, kolejny zmniejszający. Zwykły i zmniejszające, czyli dwa przerabiam w jednym. Ten sposób. I po przerobieniu całego kółeczka powinnam mieć 20 oczek. Dobrze, ja już mam przerobione 20. Tu mi się wszystko zgadza. I w tym momencie możemy, słuchajcie, już troszeczkę wypchać naszą główkę buchem tutaj, czymkolwiek właśnie, co macie, żeby wiadomo nam się lepiej formowało, bo później jak zaczniemy zamykać czapeczkę, to będzie już gorzej po prostu czymś wepchać. Czyli wpychamy sobie puch, nie za dużo, żeby ona nie była też jakaś bardzo napulchniona. O,
Już nam się ładnie zaczyna tutaj główka formować. Oczywiście nie musimy jej tutaj jeszcze do końca dopychać. Ważne, żeby tutaj od dołu było ładnie rozłożone. W następnej, słuchajcie, kolejności będziemy przerabiać te 20 oczek w trzech rzędach, w ogóle nie zwiększając, czyli 3 kółeczka po 20 oczek, czyli w sumie musimy wykonać 60 takich oczek. Oczywiście sobie zaznaczajcie dalej, ja cały czas sobie korzystam z tego znacznika mojej włóczki, czyli teraz przerobię rząd 20 oczek i tak 3 razy, po prostu, bez żadnego zwiększania i zmniejszenia. Przerabiamy 20 oczek, 3 rzędy. Ja już przerobiłam sobie moje 3 rzędy po 20 oczek. Jak już zauważycie, tutaj właśnie czapeczka pójdzie troszeczkę do góry. Następnie będziemy znowu zmniejszać, żeby w sumie było 15 oczek. Będziemy to robić w ten sposób, że robimy 2 półsłupki zwyczajnie, a w trzecim i czwartym znowu zmniejszamy. Czyli po prostu bierzemy tak, zaczynamy od raz, jeden półsłupek, dwa, bez zwiększania, zmniejszania, natomiast w kolejnym znowu zmniejszamy, czyli z dwóch robimy jeden, w ten sposób. Czyli mamy dwa półsłupki, zmniejszenie, dwa półsłupki, zmniejszenie i znowu dwa, raz i dwa i znowu zmniejszenie. I znowu ja sobie robię w ten sposób i zmniejszam i znowu bez zmniejszenia dwa półsłupki i znowu zmniejszenie. I tak przerabiam tutaj dookoła do momentu mojego znacznika. I już przerobiłam sobie całe kółeczko, czyli w tym momencie powinnam mieć 15 oczek. I te moje 15 oczek znowu przerobię dookoła 3 razy, czyli 3 kółeczka po 15. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i tu mam 15, czyli to był dopiero pierwszy rząd i takich rzędów jeszcze muszę zrobić dwa. Dwa razy po 15, czyli w sumie miało być 3. Czyli jeszcze raz, 15, raz i przerobiłam sobie już moje rzędy, 3 rzędy po 15 oczek. Słuchajcie, tak naprawdę ja już tutaj i nie dopycham puchu, czyli staram się, żeby tutaj było luźno, ponieważ czapeczkę będziemy zaginać i żeby ona miała możliwość zagięcia się, nie może być tutaj puchu, czyli puch jest tutaj, jak widzicie, do momentu tutaj czubka głowy, natomiast już cały tutaj ten czubek będzie pusty. Skończyliśmy tutaj na tym 15 oczkach w trzecim okrążeniu i w tym momencie będziemy jeszcze raz zmniejszać do 10 oczek, czyli robimy jedno oczko, jeden półsłupek, jedno zmniejszenie, jeden półsłupek, jedno zmniejszenie, czyli znowu jeden półsłupek i jedno zmniejszenie, czyli jak gdyby z dwóch oczek robię jedno w ten sposób. I po przerobieniu już tutaj całego tego rzędu powinniśmy mieć 10 oczek. Czyli jeden półsłupek i jedno zmniejszenie. Tak przerabiamy do końca. Czyli ja już mam tutaj 10 oczek przerobione i w tym momencie, słuchajcie, już bez żadnego zmniejszenia do końca przerobić musimy około 7 takich rzędów składających się właśnie z 10 oczek. To jest dokładnie już ta część tutaj prosta, czyli tak naprawdę musicie zobaczyć, jak Wam wyszedł ten mikołajek, dokąd chcecie, żeby tak naprawdę ta czapeczka Wam zwisała. Ja przerabiam około 7 takich rzędów, czyli tak naprawdę 70 oczek idąc dookoła. To już nie jest do końca tak naprawdę ważne, czy tam pomylimy się w jednym rzędzie, czy w dwóch, ile tych rzędów zrobimy. Ważne, żeby sobie już po prostu przymierzyć i zobaczyć, jak ta czapeczka tutaj nam się układa. Ja w tym momencie mam tutaj właśnie znacznik i będę przerabiała 70 oczek dookoła
Już nie będę przekładała znaczniku, jest tutaj dosyć wąsko, więc po prostu pamiętam, żeby sobie przerobić, przeliczam do 70 oczek. I przerobię te oczka i pokażę Wam, jak przy końcu zakończyć. A na końcu, żeby sobie zmniejszyć tutaj szerokość tej czapeczki, po prostu zrobimy same zmniejszenia. Czyli mając 10 oczek, w każde 2 oczka zrobimy jedno, czyli tak naprawdę 5 zmniejszeń. Po prostu zaczynamy od zmniejszenia. Zmienimy raz. Kolejne zmniejszenie. 2. Cztery i pięć. Ostatnie zmniejszenie. Tak naprawdę to już jest koniec naszej czapeczki. Mój pies znowu chrapie, przepraszam. Niestety taka pora, że on po prostu tutaj ze mną śpi. I oczywiście na ostatnim oczku możemy tutaj sobie jeszcze zrobić, zacisnąć pętelkę. Przełożyć, zostawić trochę dłuższy sznureczek, bo będziemy od razu przyszywać i robić zawieszkę. To już mogę sobie wysunąć. I tym sposobem, słuchajcie, mamy już prawie gotowego Mikołajka. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak ja sobie tutaj przyklejam bródkę i pomponika. Już Wam pokazuję, co dalej. I żeby sobie tą czapeczkę teraz przeszyć, potrzebujemy jakiejś igiełki. Ja tutaj mam igiełkę do wełny z dużym oczkiem, żeby mi się łatwo przekładało. I przekładamy sobie ten sznureczek i teraz układamy sobie właśnie tą czapeczkę. Mam nadzieję, że to będzie widać w ten sposób. Czyli tutaj tak na równo przykładamy i po prostu musimy ją przyszyć. Ja robię w ten sposób, że wpinam tutaj właśnie w tym miejscu, następnie przekładam sobie o w ten sposób włóczkę i kilka razy staram się tutaj zabezpieczyć, żeby ona się właściwie nigdzie nie ruszyła, to tak naprawdę zostawiając już tutaj na górze pętelkę na zawieszkę tak naprawdę. Czyli blokujemy sobie tu kilka razy, żeby nam się nigdzie nie przemieściło. Najlepiej gdzieś tutaj, gdzie nie widać. I zawiązujemy sobie na końcu właśnie tam supełek gdzieś w środku czapeczki, żeby tego nie było widać. I mamy już tak samo gotową zawieszkę. Słuchajcie, no bardzo proste, prawda? Naprawdę zawieszki są świetne. Mam nadzieję, że Wam się podobają i że sobie takie zrobicie. Słuchajcie, w następnej kolejności oczywiście ja już używam kleju na gorąco. Przyczepiam sobie po prostu tutaj pomponika i odcinam kawałeczek futerka. Dosłownie naprawdę nie trzeba tego dużo. I również przyklejam sobie klejem na gorąco. No halka, klejem na gorąco i pomponika. I cały Mikołajek gotowy. Oczywiście takiego możemy również zrobić fajnego krasnalka, używając tak naprawdę właśnie innej brody, innych kolorków. I choinka może być naprawdę bardzo fajny, niedrogi sposób zapełniona ślicznymi ozdobami. Dziękuję Wam, że oglądaliście filmik do końca. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że będziecie chcieli więcej takich ozdób. Mam troszeczkę w planie na inne pomysły. Jeżeli tylko uda mi się zrobić, to nakręcę filmiki i pokażę Wam, jak można zrobić samemu nawet prezenty dla dzieci, szydełkowe, fajne ozdoby. Także zapraszam Was na mój kolejny filmik i bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną.